Dużo rozmawiamy o innowacjach. Klienci chcą w szybki sposób kupować ubezpieczenia, najlepiej przez Facebooka, bez żadnego zaangażowania. Ale to nie do końca się sprawdza. Tak właściwie to po co branży ubezpieczeniowej innowacje, po co tak dużo o tym mówimy? Myślę, że w tej chwili innowacje to jest taka, musi być taka immamentna część naszego biznesu z kilku powodów. Po pierwsze, powodów takich czysto operacyjnych i efektywności kosztowej. Wszystkie procesy, musimy rugować papier, musimy procesy automatyzować, digitalizować, wykorzystywać roboty, chatboty i te wszystkie wynalazki technologiczne. To bym powiedział tak z punktu widzenia takiego taktycznego. Z punktu widzenia strategicznego to jest generalnie najlepszy pomysł na to i jedyny pomysł na to, żeby ten biznes w dłuższej perspektywie rósł. Mamy w tej chwili obsługujemy i koncentrujemy się na małych kilku milionach klientów. Wiedząc, że w naszym kraju ta grupa docelowa, uwzględniając również te młodsze pokolenia, jak milenialsów czy pokolenie Y, które za chwilę wejdzie na ten rynek, to jest baza klientów rzędu 16-17 milionów ludzi. I poprzez innowacje my musimy dotrzeć do tych 16 milionów ludzi. Tradycyjny model biznesowy, jaki funkcjonował przez ostatnie 20 lat, on był dobry do dzisiaj. Patrząc do przodu, musimy dotrzeć do rzeczywistych potrzeb tego młodszego pokolenia, zrozumieć, jak się z nimi komunikować i być z takim produktem, który po pierwsze załatwia ich realne problemy, i być wszędzie tam, gdzie są oni. Czyli innymi słowy, być trochę pod ręką. W tej chwili my tego nie potrafimy robić. To jest przede wszystkim podstawowa rzecz. Poza tym, znowu, ten rynek już jest bardzo konkurencyjny. Jeżeli my, jako ubezpieczyciele, chcemy na tym rynku funkcjonować i odnosić sukcesy, to poprzez innowacje my musimy budować przewagę konkurencyjną. Tak naprawdę innej odpowiedzi nie ma. I jeżeli w tym wszystkim wyjdziemy od to, co chyba nie można przecenić, wyjścia od rzeczywistej potrzeby klienta i rzeczywistego problemu klienta i dostosowanie do tego problemu, czy rozwiązania tego problemu oferty ubezpieczeniowej, to jest właśnie odpowiedź na to, jak ten rynek będzie rósł, jak szybko będzie rósł i gdzie tych nowych klientów znajdziemy. Dziękuję bardzo.